planach warsztatów było doskonalenie skoków w dal, bieg przez płotki, prowadzenie piłki ze strzałem na bramkę, rzut do kosza, gra w Unii Hokeja. Wszystko musiało zostać zweryfikowane przez Aurę. Jesteśmy na obiektach szkoły podstawowej numer 32 we Wrocławiu. Niestety dzisiaj pogoda troszeczkę nas nie rozpieszcza, więc mogliśmy przenieść imprezę tutaj na halę sportową. Jak widać, obiekty wspaniałe, udostępnione przez panią dyrektor, pozwalają na przeprowadzenie warsztatów dla dzieci. Zajęcia i tak cieszyły się dużym zainteresowaniem. Było sporo dobrej zabawy, ale wszystko odbyło się zgodnie z obowiązującymi obecnie zasadami. Są dwie grupy, a nie cztery, tak jak miały być na boisku. Wszystko w celu bezpieczeństwa sanitarnego. Wszystkie piłki, sprzęty, które używamy po każdej grupie są dezynfekowane, więc wszystko odbywa się według wytycznych sanepidowskich. Inauguracja za nami, ale czekają nas kolejne wielkie wydarzenia. Lato z trenerem osiedlowym rozpoczyna się tak naprawdę dopiero na dobre. Rozpoczęliśmy od inauguracji, natomiast całe wakacje, lipiec, sierpień, to wiele imprez prowadzonych przez trenerów osiedlowych, trenerów senioralnych. Te imprezy będą odbywać się przede wszystkim przy hali stulecia na Pergoli. Będą tam festyny związane z fistballem, związane z zajęciami dla całych rodzin, dla seniorów, dla dzieci oraz na Morskim Oku, tak jak co roku, siatkarskie czwartki na Morskim Oku. No i oczywiście nie zapominamy o boiskach przyszkolnych, gdzie jak zawsze 47 trenerów podczas wakacji prowadzi regularnie zajęcia. Już w najbliższą niedzielę czeka nas kolejne spotkanie. Przed nami pierwszy piknik festyn wrocławskiego trenera senioralnego ze sportową rodziną. Szczegóły na stronie wrocławskiego trenera osiedlowego.